Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest wtorek, 27 sierpnia, a to jest poranny briefing, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o poranku oraz informacje o tym, co wydarzy się w ciągu dnia. ONZ-owski Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet stwierdził wczoraj, że polskie przepisy aborcyjne naruszają prawa człowieka. W Kijowie oraz w kilku ukraińskich obwodach ogłoszono alarm powietrzny, natomiast w Serbii zarejestrowano 200 pożarów, a w części regionów kraju ogłoszono stan wyjątkowy. To wciąż nie wszystko. Maciej Jednoralski, zapraszam na poranny briefing. Dochodzenie ONZ-owskiego Komitetu do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet wykazało, że Polki stają wobec poważnych naruszeń praw człowieka w związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Wiele kobiet jest zmuszanych do donoszenia ciąży wbrew swojej woli, uciekania się do niebezpiecznych domowych metod przerywania ciąży lub wyjazdów za granicę, gdzie aborcja jest legalna. Obecne prawo jest wymierzone w kobiety i może być równoznaczne z torturami bądź okrutnym, nieludzkim czy poniżającym traktowaniem, oświadczyła wiceprzewodnicząca komitetu Genoveva Tiszewa. W 2022 roku Tiszewa odwiedziła Polskę wraz z byłą członkinią CEDAW, Liją Nadarią. Jak przekazano w komunikacie, ówczesny rząd współpracował z komitetem podczas ich pobytu w kraju. Oświadczenie organizacji jest wynikiem dochodzenia, które komitet rozpoczął już w 2021 roku. Jest komunikat Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowa grupa szachedów nadciąga z północy obwodu chersońskiego do obwodu mikołajowskiego, poinformowano w oficjalnym komunikacie. Dodano również, że bezzałogowe statki powietrzne na północy obwodu mikołajowskiego przemieszczają się na północny zachód, co sugeruje możliwe kierunki kolejnych ataków. Według informacji przekazanych przez agencję Ukrinform, nad ranem w Kijowie doszło do co najmniej dwóch eksplozji. Stan wyjątkowy i pożary w Serbii. Największy pożar panuje obecnie w okolicy położonego na wschodzie kraju Pirota. Wokół miasta płonie trawa i niska roślinność oraz fragmenty lasu bukowego na powierzchni 2000 hektarów. W związku z pożarem w niektórych częściach miasta i gminy ogłoszono stan wyjątkowy. Do gaszenia ognia zaangażowano 57 strażaków z 25 wozami, śmigłowiec MSW, ochotników, leśników i członków oddziału ochrony cywilnej. W okolicach wsi Naresnica i Żagubica na wschodzie Serbii płoną lasy na kolejno 600 i 700 hektarach. A co wydarzy się dziś, we wtorek? To kolejny dzień kampusu Polska Przyszłości 2024, który odbywa się w Olsztynie. Uczestnicy będą mogli posłuchać panelu o onkopłodności i związanej z nią procedurze in vitro. Udział w dyskusji zapowiedziała m.in. ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Wnioski z kontroli poselskich i prac komisji śledczych przedstawią posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba. Z młodymi ludźmi na kampusie spotka się też lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Na koniec pogoda. Dzień dobry, Grzegorzu. Co przyniesie nam wtorek? Dzień dobry. Dziś promieni słonecznych będzie sporo dostawać się do powierzchni Ziemi, szczególnie w zachodniej i centralnej części kraju. Tu zachmurzenie małe. Natomiast na wschodzie i na południu może tych chmur pojawić się nieco więcej i nawet kropelki z nich spadną, a gdzieniegdzie pojawi się wyładowanie atmosferyczne. Tam, gdzie będzie najwięcej chmur, czyli właśnie na krańcach wschodnich, będzie najcieplej, do nawet 30 stopni Celsjusza. A na przeważającym obszarze kraju do 24-26, chłodniej nad samym morzem oraz w obszarach podgórskich, tu około 20-23 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby, ale pamiętajmy, że podczas burz może troszeczkę silniej zawiać, ale te wartości do 60 km na godzinę. Miły dzień, korzystajmy z pogody, no bo przecież to ostatni dzień wakacji. Specjalnie dla Onet Audio, Grzegorz Waliewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia. A po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy do aplikacji Onet Audio. Od samego poranka polecamy nowy odcinek podcastu Naczelni. A jeśli chcecie posłuchać, jak muzykę tworzy sztuczna inteligencja, koniecznie odpalcie nowy odcinek Bloku Technicznego. Podsumowanie autorstwa Bartosza Tredera czytał Maciej Jednoralski, montowała Jana Cech.